So it unfolds. And we are a step closer to our destiny. Co tam u was? Jedziemy. Ostatnio skończyliśmy w Cytadeli, także tego ten jest fajno, no. Dzisiaj sobie zbierzemy resztę ulepszeń. I myślę, że ogólnie i że tego ten, tak. Noż to. Dobra. Jedna jest tutaj, którą pominąłem, więc to nadrobimy teraz. When you stacked up two blocks, dobra. Jakoś mniej więcej tak to ma wyglądać. No. Cholera. Dzieci, pamiętajcie, nie należy drzeć ryja, bo inaczej zerzecie sobie gardło. Co tu było ciekawego? Follow the tunnel to a smaller pool of water with path winding around it. Switch to the spectral plane and jump in the pool where you will find entry gate in the wall that holds the health coil power up to the other side. Okay. Tutaj. Hello, hello, sit down. No, no, sit down. There is no chair here. Cholera, ta brama czy tamta brama? To jest pytanie. Bla 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 bla. Cholera, to chyba ta, gdzie byłem. To gdzie jest tamten? W takim wypadku. Już kurde raz jel cymbale. Sanctuary of the Clans, nie, raz jel clan territory, nie. Just like power up 2, go to the lake where you have to jump from column to column and on the second column you jump, you see Excalibur surface on the left. Czyli tam miałem iść. Jasna dupa. Morda tam. Co w takim razie jest za tamtą bramą? No, nie zgaduję, po co mi to. Im nie wiem, tym lepiej śpię. Dzień dobry. Tu cię mam, misiu. Okej. Okay. Reszta jest chyba w Cytadeli. Tak mi się wydaje się. Zobaczmy. Near Underworld. From the Underworld Gateway. Find a place where you first encountered the planar portal. There will be ruins around it as well as Calavius surface. Aha. Czyli jednak nie. To najpierw udamy się po tamto. Gunwo. Gunwno.
zła strona. Halo. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Dzień dobry. Już mnie tu nie ma. Dobra. W tym miejscu jest ten tego ten. Także pokażę wam, jak zdobyć ten tego ten. Należy się udać tutaj. Czemu ta ściana jest krzywa? Dobra, jest drugi! Ze pięciu. Mamy kolejny Papa Hell Paura. Czyli siedem. By się zgadzało. Dziwna kamera. Jump to... W pobliżu katedry. No cóż, dobra, to wracamy. Aha, chyba nie mogę tam wrócić. W tym. W świecie materialnym nawet. Patrzcie, jakie ciekawe te. Takie zabezpieczenie. Mogę w ogóle wrócić tędy? Mogę. To dobrze. Bo chyba stąd będzie najbliżej do... Bułamy. Tylko gdzie ja mam iść? O, mniej więcej tutaj. Katedra. W pobliżu katedry, ale nie w samej katedrze. To dobrze. Nie lubię tam tego miejsca, nie chcę tam wracać, ale będę musiał. Noż ty ciało. Dzień dobry. Tak. Dobra. Exit to the entrance of the Silent Cathedral and jump to the moat. Zgaduję, że moat to jest fosa. Tutaj. Go to the left and at the end jump out of the pool and onto the ledge. Nie. Ale ciekawe, co jest tam w takim wypadku. Nie chcę na razie się tego przekonywać. Może później.
Co? Zefonim? Gdzie? O! Tutaj? Mam wypłynąć? Look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty, back up the booty, I need the booty, I like the booty, oh what a booty, shaking that booty. Chyba tak. Onto the ledge. Tak. Zaś tam. Halo, jest tu kto? Ktoś tu tego pilnuje? Nie? To cieszę się. Gdzie mi w ogóle teraz jest? Taka kryjówka, skryjówka. Okej. Ludzka cytadela, ludzka cytadela. I to tyle na to wychodzi. Aha, jest jeszcze potem power up do ilości mocy. Też w ludzkiej cytadeli. Czyli teraz wyruszamy do cytadeli i tam będziemy spędzać resztę odcinka. 11 minut, chyba jest dobrze. Glifów ra... No dobra, może nie będę mówić, że raczej nie zaczniemy, ale tak myślę, że chyba nie. Witam, witam, tak. Okay, gdzie jest pierwszy? If you have gateway 3 activated, you can use that as a shortcut. It's a broken bridge, bla bla bla. Flowing water. Never killed, bla bla bla. A nie, tego już zebrałem, tak, okej. Okay. Faktycznie. Once you've entered the double doors to the first area of the human citadel, go left, up the ramp and through the metal door. Follow this to a large area with a building in the center and a walkway around it. Go to the left and notice water flowing from an alcove bath. Climb up the scalable surface. Ok, czyli gdzieś tutaj na tym placu muszę znaleźć jakiś wodospadzik. Chyba chodzi o ten plac, jeśli dobrze rozumiem. Nawet słyszę wodę. Jest. Faktycznie tutaj jest ścianka, na którą można się wspiąć. I mamy kolejny upgrade. I został nam ostatni ludzie. Ostatni. Może zapiszę. Ciekawe, czy dźwięk się tutaj wysypie. Ale raczej nie, po prostu ten szum wody jest taki kurwia, wkurwia, jajający. Health power up number 10. Nie no, ostatni tak jakby był ten, który zabrałem, ale zebrałem go raczej. Coś mi tu nie pasuje. A szczerze mówiąc, dobra, to jest do portala. Wydaje mi się, że to robiłem. Wyjątkowo dziwne. Cholera, źle poszedłem. Ja to jestem normalnie Eugeniuszem.
i schody. Po schodach w górę. Czy to tam były te schody? No nie wiem, zobaczmy co tu się ukryje. Aha, to jest chyba wejście do Cytadeli. Czyli się teraz wróciłem na sam początek. Jump over to other side. Okej. O! Turelim! Znaczy Dumachim. Ciebie się tu nie spodziewałem. Blocks and the ledge jutting out on the side, place them both on this ledge, okay. Właśnie. Ostatni power up zdrowia. Dobra. To jestem z tego powodu bardzo mrad. W ogóle bardzo ciekawa fontanna. Grafik musiał wciągnąć naprawdę sporo kraku. Jakżem się tu dostał? Że tamtędy? Ja dom rady tu skoczyć? Dom. Okej. Okay. No. Nie wiem po co to robię. Ale nie kwestionujmy tego.
Eldric Power Up 1. Jeśli masz gateway 3 aktywny, użyj tego jako skrótu, bla bla bla. Och. Czyli ten power up był tak jakby razem z 10, tylko że poszedłem w złej kolejności. Czyli z tego miejsca, gdzie wcześniej były te, tamte. No. Muszę dojść do tego skweru. Wielkimi drzwiami, to chyba było tutaj. Trzeba iść w górę tej fontanny, tego wodospadu, gdzie już byłem. I stamtąd wskoczyć na balkon. Oczywiście z dwojga opcji poszedłem w złą stronę. Jestem tu. Teraz droga solucji, odpowiedz mi, co ja mam zrobić. Around the switch of the switch on the wall. Znaczy co, mam skakać po tych balkonach. Dopóki nie znajdę takiego z przełącznikiem. To była świetna strategia. Sterownik GeForce Game Ready Driver jest dostępny. Świetnie, akurat teraz musieliśmy o tym przypomnieć. A, czyli to ma wyglądać tak, że... O, że tak mam skakać. Porąbane jak moja była. Wskoczyć na radę. No cóż, tutaj nie ma przełącznika. Nie, nawet się nie waż chcą spadać. Najgorsze jest to, że zaraz mi się skończą miejsca, gdzie mogę wskoczyć. Więc wydaje mi się, że poleciałem w tą stronę. Bardzo super. Cieszę się, jestem z tego normalnie ład. Zajedwabiście. Normalnie pamięć mięśniowa wyrobiona w 100%. Ups. No. Nie strasz mnie tak. Wajzio. O, coś tam mnie mignęło. Może to.
tylko że Holly. O! Tak, tam jest switch. Tego switcha, jak se switchnę, to dostanę prezenty i cukierki i w ogóle będzie fajnie. Papara. Dobra, mam tutaj switcha. Otworzyła mi się bramka, się. I zobaczmy, co nas czeka w środku. 72 dziewice? Czy może 72 latasznice? Tu mogę wskoczyć, potem mogę się wspiąć. Cholera, tyle wyborów. Mam na to wskoczyć, ok. Ale co się dzieje tam na dole? Aha, dźwięki się zawiesiły, jest cudnie. Ale dobra, dajmy sobie spokój z resetowaniem gry, póki co. W ogóle chyba nie zapisałem tego, co powinienem. Już ten błąd nadrobiłem. Dzień dobry panom! With this artifact, your glyph energy capacity is increased. No i co? Aha, czyli dopiero teraz mogę go zabrać? Super. Ja bardzo chętnie jeszcze zobaczę, co tam w ogóle się dzieje tam na dole, w tej wodzie. Mnie to ciekawi. Panie, idź pan w chuj. Dobrze, że tu jest brama otwarta i mogę tam jeszcze raz wejść. Aha, tu się nic nie dzieje, tu po prostu płynie woda. Whatever. 33 minuty styknie, przerwa i będziemy lecieć po glify. I to już nie będzie takie ciekawe, to będzie wkurzające, to będzie straszliwy ból w dupie, jak cierń. Także ja zachwycony nie jestem, ale widzimy się w następnym odcinku. Pa, 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 pa.